Makroregionalna Liga została zorganizowana po raz pierwszy. To inicjatywa, która ma dać szansę młodym z różnych mniejszych miejscowości na karierę w czołowych klubach kraju. Idea jest taka, że szukamy kolejnego mistrza Europy. Dawid Klimek, który też obijał się między innymi na takich zawodach, najpierw rangi dziecięcej, później młodzików. Właśnie wyszukujemy nowych talentów i już ten pierwszy rzut pokazał, że takie osoby są i to właśnie przede wszystkim z tych mniejszych miejscowości. Nasi zdominowali tę rywalizację, zapaśnicy z regionu potwierdzili klasę. Można się cieszyć z tego powodu, że pierwsze trzy miejsca zdobyły właśnie drużyny z Dolnego Śląska. Trzecie miejsce zajęło Zagłębie Wałbrzych, drugie miejsce Hutnik Zgorzelec i na pierwszym miejscu uplasowaliśmy się my, czyli Kąty Wrocławskie, Tygrysy. Czwarte miejsce zajęła drużyna dopiero z Niemiec, piąte z Czech, a szóste miejsce Agro z Żary. Na szczególne wyróżnienie zasłużyło dwóch chłopaków z gminy Kąty Wrocławskie. Tutaj świetnie się pokazał i potwierdził jakby swoją już dominację Bartłomiej Klimek, najmłodszy z rodu Klimków, który bez problemu wygrał ten turniej, a potwierdził swoją dominację, bo dokładnie dwa tygodnie temu zdobył medal w Danii na turnieju kontynentalnym, także jest to zawodnik, który może w przyszłości iść w ślady Dawida Klimka. Świetnie się też zaprezentował bardzo młody, bo najmłodszy w tym roczniku tutaj młodzik ze Smolca, Jakub Gonczar. Jest to jego pierwsze zwycięstwo. Tym bardziej cieszy, że w polu zostawił zawodników zagranicznych. Łącznie zostanie rozegranych 8 rzutów ligi, najbliższy już w marcu w Kostrzynie nad Odrą.